Siema. Dzisiaj Wam pokażę, jak wyciągnąć turbosprężarkę w 1.9 TDI AWX. Cały czas ten silnik męczymy. Ja mam tu kolektor ssący ściągnięty, więc mi będzie dużo wygodniej. Co potrzebujemy zrobić? No tak, tu dwie śruby odkręcić. Ja już to mam odkręcone. Zdjąć tą osłonę. I teraz tak, śruby od turbo, tu jedna nakrętka, o, tu druga, tam widać, no i od tyłu trzecia. Z tymi dwoma jeszcze jako tako da radę odkręcić, z tą jest przewalone. Mało tu miejsca nie ma, jak klucza wsadzić. No klucz wchodzi ciaśniutko. O. O, tyle klucz wchodzi. Takie pole manewru. Oczywiście śruby są, jak to w kolektorach, dopieprzone na maksa. Znaczy na maksa. Nie, może nie chodzi o... Śruby w kolektorach są przeważnie zapieczone, więc ciężko to odkręcić. Więc mordowania trochę będzie. Potem co? Tutaj trzy śruby. Może najpierw je nawet trzeba by zruszyć. Te trzy. No i uszczelki, wiadomo. No i tu ściągamy sobie... podciśnienie, no i tu odkręcamy olej. Ok, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że tak, ściągamy cały ten dolot, co tutaj prowadzi, odpinamy tą rurę i tu odpinamy opaskę, plus tutaj dwie śrubki są do odkręcenia na dziesiątkę. Ok, żeby dalej odkręcić, to tak, dwie śrubki, tu będą szczałeczki od spływu oleju, tu podpora, jest jeszcze podpora turbo, tu na śrubę, do bloku i tam do turbo. To te dwie rzeczy odkręcamy. I od góry tutaj no duży rozwałka duża. Cały filtr powietrza wyleciał, żeby mieć miejsce i dostęp. Kluczami, żeby sobie podejść. O, zasilanie oleju tutaj sobie odkręcamy. Tak. O tej śrubie, co Wam mówiłem, już jest odkręcona i tamta z tyłu jest już urwana, więc miejcie na uwadze to, że się może urwać. Wtedy ściągacie cały kolektor wydechowy. No i ja tu też będę wyciągał ten kolektor wydechowy. I tak miał być wyjęty i tak, ale widzicie, co się może stać. Może się urwać śruba i, no i nic nie zrobicie. No i potem trzeba wyjąć, nawiercić, naspawać, coś zrobić, trzeba ją wydubać. Nie została się tu już jedna śrubka. Ta. Zaraz się za nią zabieram. Wyciągnę turbo. Aha, jeszcze tutaj jeszcze węża. Jeszcze węża. Na dole musicie odpiąć od interkulera. No i na razie w zasadzie tyle. Odkręcę to, do Was wrócę dalej. No i mamy wyciągnięte. Trochę zabawy z tym jest. Znaczy zabawy. Najgorzej to te śruby tutaj właśnie. Te śruby, bo... No bo z nim jest największy problem, bo to wszystko zapieczone i nie chcę to za bardzo iść. Te idą nawet bardzo ładnie, przeważnie. Ale te najgorzej. Te od dołu. No, tu mi się urwała szpila, ale będziemy działać. No, taką piękną mamy
dziurę. To co poskłada, nie wiem. No i dobra, i teraz ściągamy kolektor wydechowy. No tutaj jest 8 śrub. No dostęp jest spoko. Kwestia, czy się odkręcą. Bo też to może być problematyczne. Będzie coś widać? Nie będzie. Dobra, odkręcę, to wam pokażę. No i mamy wyciągnięty kolektor wylotowy. No trochę zeszło, ale się udało. Tu jedna szpileczka tylko do podmiany. A tak to nawet spoko. Fajnie wszystko poszło. Nawet może im się uda wykręcić. Dobra, zobaczymy. To już najmniej ważne. I co? I tu mamy wszystko zdemontowane. Jak się szpila jakaś urwała, to wymieniamy, wiadomo. No co, myjemy to wszystko tutaj, czyścimy z nagarów, z cudów, ze wszystkiego. I w zasadzie tyle. Jak się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się i cześć.